Please turn off your mobile phones. To nie jest cisza. Ceci n'est pas un silence. Miejsce, gdzie powstaje dźwięk. Neurony i ich połączenia działają w parze. Umysł ma preferencje do tworzenia par. Gdzie powstaje dźwięk? Umysł, neurony, a może preferencje? Nie. Neurony. Preferencje? Umysł jednak umysł. Gdzie powstaje dźwięk? Światło i ciemność, czas i przestrzeń. Słyszenie to sprawa kontrastu, powietrze i próżnia. Głos i jego echo. Stygmat 0 lub 1 w cyfrowym wyobrażeniu świata. Słyszenie to sprawa kontrastów. Milczenie Duchampa. Milczenie Cage'a, milczenie Russolo. Ceci n'est pas un silence. Ceci n'est pas un silence? Był czas, kiedy nie było widowni i sceny. W nostalgii za wtedy jestem tu. Moje niewidzenie, niesłyszenie we własnej osobie, obecność w słowach, słuchanie dawno temu zapomniane, jak? Po co i dlaczego?
Notatka na sobotę 24. Zamienić rolę poety w narodzie na opowiadacza prostych historii. Zapadał wieczór. Trzech mężczyzn siedziało w ogrodzie. Byli oryginalni, a chyba nawet obdarzeni wyobraźnią. Pierwszy z nich wymyślił fontannę. Drugi korek uliczny. Trzeci wrzask. Nurtowało ich pewne pytanie. Jak brzmi cisza? Przez wiele dni spotykali się w tym samym miejscu. Pierwszy z nich wymyślił, żeby przynieść odgłos kapiącej wody, który się nie wydobył, bo naczynie nie było pęknięte. Drugi wymyślił wiatr, który właśnie ustał. Trzeci przyniósłby płacz dziecka, które jeszcze się nie narodziło, ale tego nie zrobił, bo nie wpadł na to, zanim w ogóle zrezygnował z myślenia. Siedzieli do rana, potem każdy z nich wstał i bez słowa odszedł w swoją stronę. Poranne budzenie, otwierany samochód, smak słyszalnej codzienności. Domofon dzwoni, otwierany samochód, smak słyszalnej codzienności. Kuchenka kończy gotować, zmywarka kończy myć, smak słyszalnej codzienności. Inaczej dzwoni telefon, kiedy z firmy, a inaczej, kiedy żona. Smak słyszalnej codzienności. Czas umilać Vivaldiego. Inny na każdą porę roku. Chociaż tak można poznać, że już jesień. Smak słyszalnej codzienności. Poranne budzenie, wieczorna toaleta,
Smak słyszalnej codzienności. Smak słyszalnej codzienności. Wieczorna toaleta, poranne budzenie. Smak słyszalnej codzienności. Poranne budzenie, wieczorna toaleta, wieczorna toaleta, poranne budzenie. I poranne budzenie, i wieczorna toaleta. Smak słyszalnej codzienności. Czaso umilacz Vivaldiego. Inny na każdą porę roku. I tak można poznać, że już jesień. Smak słyszalnej codzienności. Spróbuj zadzwonić do ciszy. Three times. 4-3-3. The number you're trying to reach is currently unavailable. Ciszy, której pragniesz, nie ma. Nie ma jej nigdzie. A tym bardziej nie w tobie, więc szukasz na próżno. Dziś nawet neurony mają znany nam dźwięk. Milczenie Duchampa, milczenie Cage'a, milczenie Russolo. Ceci n'est pas un silence. Ceci n'est pas un silence? Would you recognize the hum of a particle accelerator? Can you name that sound? What about the crunch of busy carpenter ant? Can you name that sound? Would you recognize the hum? How about the crunch? Minus 24 decibels. Enter. Dźwięk dzieje się mimo nas. Choć przez nas stworzony, wymyka się. Podstępnie wykrada wolność słyszenia. Dopada nas wszędzie tam, gdzie chcielibyśmy być sami. Cisza. Ostatnia opozycja, która nie może być zniesiona.
minus 24 decibels. Enter. 4.33 to utopia. Rzecz zatracona we współczesnych kategoriach niemożliwości. Koncepcja, ciągłość, zagwarantowanie rozrywki i puenta w ponad 4 minuty. Pani w koronkowych rajstopach i w czerwonej sukience, ta z trzeciego rzędu, myślała wtedy o tym, czy jej czerwień nie jest oby zbyt przygaszona. Pan, który siedział za nią, był trochę zmieszany. Najbardziej obawiał się tego, że ktoś robi sobie z niego żarty. Milczenie Duchampa, Cage'a, Rousseau. Ceci n'est pas un silence. Initial level, enter. Do you recognize the hum of a particle accelerator? Can you name that sound? How about busy carpenter aunt? Can you name that sound? Would you recognize the hum? How about this crunch? Miejsce, gdzie powstaje dźwięk. Neurony i ich połączenia działają w parze. Umysł ma preferencje do tworzenia par. Emocje to stan poruszenia umysłu. Silne odczucia pobudzające, nadające wrażeniom subiektywne wartości i jakości. Zwykle automatyczne i krótkie, zwykle widoczne na zewnątrz. Nawet jeśli bardzo dobrze skrywane. Ich klasyfikację przeprowadzili już filozofowie greccy. Zwykle są przedstawiane w parach. Emocję negatywną emocję negatywną wyznacza brak odczucia pozytywnego. Zadaniem emocji jest przygotowanie do działania. Procesy emocjonalne są ściśle związane z funkcjonowaniem układu limbicznego, jako układu integrującego czynności struktur korowych, zwłaszcza kory czołowej, z procesami. Halo?
Halo. 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 Pan mnie przecież zna. Przyjechałam z daleka. Bez poczucia dobra, mądra i piękna. Nie od dziś wiem, że wszystko się wyczerpało. Zostało już sama nie wiem co. Zamyślenie o końcu myślenia nie idzie się dziś na stos. Znużone idee docierają do mnie na fali entuzjazmu, efektu ubocznego. Jak nie mam, że skoro nie ma nic, to nic też nie ma do stracenia. I wszędzie jest tak samo. Więc jeśli to możliwe, zawróć. Wiatr zdmuchnął mój kowbojski kapelusz. Potem jeszcze perukę. Zostało tylko IQ. Słyszałam, że wróciła pani do siebie. Do swoich mogę, nie mogę. Umiem, nie umiem, widzę sens albo go nie widzę. O czym właściwie chciałby pani nam opowiedzieć? A może mówmy sobie na ty? Widziałam cię dzisiaj, jak wchodziłaś na piętro. Miałaś na sobie kromkowe rajstopy. Dlaczego się przebrałaś? To dziś takie modne. Kobieta nie może wyglądać zbyt ładnie. Ktoś mógłby ją posądzić o to, że chciałaby być sexy. A przecież na scenie to nie wypada. A zwłaszcza w takim miejscu. Zwłaszcza w takim współczesnym kontekście. Zostańmy jednak przy pani. Widziałem cię dzisiaj, jak wchodziłaś na piętro. Miałaś na sobie czerwoną sukienkę. No, to już przesada, którą nie wiem jak nazwać. Lecz czym jest nazwa? To, co zwiemy różą. Pod inną nazwą równie by pachniało. Ja mówię o słuchaniu, nie o nazwaniu. Ty chciałabyś, żeby słuchanie było czymś więcej. Zawsze widzieć więcej, więcej wiedzieć. A ja mówię o słuchaniu, które nie znaczy nic. O dźwięku samym w sobie, bez zastosowania. Nie chcę, żeby dźwięk był psychologiczny. Nie chcę udawać, że dźwięk to wiadro albo prezydent lub że jest zakochany w innym dźwięku. Po prostu ma to być dźwięk. Jest po to, aby dać nam głęboką przyjemność. Zostańmy jednak przy pani. Mówię raczej do siebie, choć cudzymi słowami. Kobieta i mężczyzna. Thank you.
żytem. Moi non plus. Comme le sang est résolu. Je vais, je vais, je viens. Entre tes oreilles. Et je m'y retiens. L'écoute physique est sans issue. Je vais et je viens. Entre tes oreilles. Państwa, czy kompozytor do nas schodzi, czy nie? Widzę, że zniknął. Chciałam, żebyśmy jego również nagrodzili. Idzie. Jest, jest.